Przeprowadzili Państwo ostatnio zabiegi resekcji przełyku z użyciem robota. Proszę powiedzieć, jakie są wskazania do takiego zabiegu? Przeprowadziliśmy na przełomie stycznia i lutego w Wojskowym Instytucie Medycznym dwa pierwsze zabiegi resekcji przełyku z użyciem robota Da Vinci. Są to zabiegi małoinwazyjne, charakteryzują się dobrymi wynikami onkologicznymi, pozwalają na szeroką limfadenektomię zarówno w obrębie jamy brzusznej, jak i klatki piersiowej. To są zabiegi, które są przeprowadzane w przebiegu nowotworów przełyku. Są to zabiegi, które polegają na usunięciu guza nowotworowego wraz z zajętym organem, czyli z przełykiem, z fragmentem żołądka oraz na przeprowadzeniu limfadenektomii, czyli usunięcia węzłów płonnych zlokalizowanych zarówno w jamie brzusznej, jak i w klatce piersiowej. To jest dosyć rozległy, dwuetapowy zabieg. Najpierw pierwszy etap tej operacji to jest część brzuszna, w której usuwamy te węzły chłonne zlokalizowane w pobliżu żołądka i dolnej części przełyku. Następnie mobilizujemy żołądek i przygotowujemy go do przemieszczenia do klatki piersiowej. Ten etap zabiegu kończy się. Są zamykane te niewielkie otwory po portach, przez które wprowadzamy do wnętrza jamy brzusznej robota. Następnie chorego obracamy na bok i robimy kolejne cztery nacięcia, przez które dokujemy robota do klatki piersiowej. Jest to ten etap klatkowy, w którym również robimy szeroką limfadenektomię, usuwamy węzły chłonne, trzeba wypreparować przełyk, usunąć ten przełyk wraz z guzem, a następnie wciągnąć tą część żołądka przygotowaną wcześniej z jamy brzusznej i zespolić, odtworzyć ciągłość przewodu pokarmowego. I na koniec usunąć w takim worku ekstrakcyjnym te wszystkie preparaty na zewnątrz. Jaka jest perspektywa chorych po tym zabiegu? Głównym założeniem tego zabiegu jest to, żeby od razu odtworzyć ciągłość przewodu pokarmowego, żeby chory mógł jeść. To mniej więcej następuje po około 7 do 10 dni. Robimy takie badanie, kontrola szczelności zespolenia. Możemy ocenić, czy to zespolenie się dobrze zagoiło. No i wtedy rozpoczynamy już żywienie doustne pacjenta, bo w tym pierwszym okresie jest żywiony albo pozajelitowo albo przez jejunostomię dojelitowo. Także są takie dwie drogi bezpośrednio po zabiegu do wyboru zabezpieczone dla chorego. A czym się różnią te zabiegi wykonywane robotem od tych tradycyjną drogą, tradycyjnym sposobem? Zabiegi wykonywane robotem pozwalają nam na szybszy powrót chorego do zdrowia poprzez to, że dochodzi do szybszego uruchomienia. Wcześniej można zacząć wykonywać ćwiczenia, rehabilitować się, ponieważ zabieg wykonujemy przez takie niewielkie cięcia. Bo tradycyjnie robi się laparotomię, czyli otwarcie dosyć szerokiej jamy brzusznej, a następnie torakotomię, czyli takie szerokie otwarcie klatki piersiowej, około 20-25-centymetrowe cięcie. I sam ten dostęp jest dosyć obciążający, już nie mówiąc o całej operacji. Także ta małoinwazyjność na pewno daje szansę na to, że chorzy są wcześniej uruchomieni, dolegliwości bólowe są mniejsze. Co za tym idzie, mniej czasu spędzają w łóżku i ryzyko powikłań pooperacyjnych wtedy jest mniejsze, bo czym krócej się leży w łóżku, to mniejsza szansa na zapalenie płuc i inne powikłania, które mogą wystąpić po zabiegu. Na razie. Dodatkowym jeszcze takim elementem jest to, że operując przy użyciu robota mamy dziesięciokrotne powiększenie, trójwymiarowy obraz, także ta limfadenektomia, cały ten zabieg jest bardziej precyzyjny niż czy to rakoskopowo, czy na otwarto.
Na razie dwa zabiegi Państwo przeprowadzili. Czy jest możliwość, że to będzie standard u Państwa? Czy wszyscy chorzy wymagający resekcji przełyku będą operowani za pomocą robota? Oczywiście jest taka sytuacja, że my ten program resekcji przełyku przy użyciu robota dopiero zaczynamy. Dosyć długo się do tego przygotowywaliśmy. Byliśmy w Utrechcie, tam oglądaliśmy zabiegi, mieliśmy szkolenia, także jakby dopiero wchodzimy w ten etap. Czy wszystkie zabiegi będą mogły być wykonywane przy użyciu robota? Prawdopodobnie nie, bo część tych zabiegów wymaga otwarcia, wymaga jednak takiego wglądu bezpośredniego, to znaczy, że czasami trzeba po prostu dotknąć tego guza, zobaczyć, jak jest zlokalizowany, czy rzeczywiście nie nacieka na jakieś okoliczne struktury, bo trzeba pamiętać o tym, że robot daje nam trójwymiarowe widzenie, daje nam bardzo dużą precyzję, natomiast jest pozbawiony haptyki, czyli czucia. Nie możemy czuć tkanek, widzimy wszystko bardzo dobrze. Jakby wyobraźnia podpowiada nam, jaka jest sytuacja w polu operacyjnym, natomiast no tak bezpośrednio jednak czasami konieczne jest, żeby mieć bezpośredni dostęp do tych struktur anatomicznych. Oczywiście, czym bardziej zaawansowany guz i czym trudniejsza sytuacja miejscowo, no to wtedy właśnie potrzebne są te zabiegi na otwartą. I tak się dzieje we wszystkich ośrodkach, bo nawet w ośrodkach takich, w których większość zabiegów się robi przy użyciu robota, powiedzmy 80%, to i tak ta kwestia zawsze chirurgii otwartej pozostaje dostępna. Jak się zaczęła Pana przygoda z chirurgią robotyczną? Czym ona się różni z perspektywy właśnie doświadczonego chirurga od tej tradycyjnej? No, ja zajmuję się chirurgią już od kilkunastu lat. Specjalistą jestem od 8 lat chirurgii klatki piersiowej. Natomiast chirurgię robotyczną rozpoczęliśmy w Polsce, jeżeli chodzi o klatkę piersiową, w 2022 roku, czyli to już jest prawie 2 lata, bo no 2 lata, bo od lutego 2022. W tym czasie głównie w Wojskowym Instytucie Medycznym jakby główną częścią naszych zabiegów są zabiegi resekcyjne płuc w przebiegu raka płuca, lobektomie, segmentektomie. To jest około 70% tych zabiegów. Również zajmujemy się leczeniem miastenii i guzów śródpiersia. To jest około 20% wykonywanych robotycznie zabiegów. No i 10% stanowią zabiegi w obrębie przełyku czy uchyłki przełyku. Początkowo zaczęliśmy od takich prostszych zabiegów, ponieważ zabieg usunięcia przełyku przy użyciu robota w przebiegu raka, no to jest taki kompleksowy zabieg, wieloetapowy, więc jakby też w ramach przygotowania się do takiej nowej procedury, no trzeba zrobić ileś tam zabiegów takich mniej skomplikowanych, żeby poznać możliwości tego systemu, no, jak on się sprawdza właśnie w chirurgii przełyku. No i te pana pierwsze doświadczenia, kiedy pan zaczął to robić, czy rzeczywiście brakowało panu tego czucia? Jakie były pana wrażenia? To znaczy, ja przez wiele lat miałem doświadczenie z chirurgią torakoskopową. Czyli też operuje się narzędziami, ale patrzy się na monitor. Więc jakby przejście z wideochirurgii do wideochirurgii robotycznej jest dosyć, bym powiedział, podobne. Troszeczkę inaczej wygląda kwestia ta manualna sterowania tym robotem. Natomiast od samego początku to miałem wrażenie, że to jest doskonałe narzędzie, przy użyciu którego no, te operacje można przeprowadzać w bardzo precyzyjny sposób i z dużym bezpieczeństwem, bo mniej więcej zawsze musimy się liczyć z tym, że może być konwersja, czyli jakby, że robimy operację robotem, ale w przypadku jakichś
powikłań czy problemów z identyfikacją struktur anatomicznych, no jesteśmy gotowi na to, że po prostu trzeba będzie wykonać torakotomię i otwarcie klatki w taki tradycyjny sposób. Natomiast no, dotychczas z naszych tutaj doświadczeń wynika, że mniej więcej ten procent konwersji wynosi około 1%, więc to nie jest dużo. Jak pan widzi przyszłość chirurgii robotycznej? Jak pan myśli, jak ona będzie funkcjonować w ochronie zdrowia? No, w Polsce jeszcze chirurgia robotyczna jest na takim etapie, że się rozwija. W różnych dziedzinach jest na różnym poziomie zaawansowania. Tak na przykład w urologii, w ginekologii, ilość tych zabiegów wykonywanych robotycznie jest dużo większa niż w innych dziedzinach. Natomiast jeżeli się spojrzy tak z szerszej perspektywy, jak wygląda sytuacja w krajach już rozwiniętych, w których te systemy robotyczne są dostępne od kilkunastu lat, no to przyszłość chirurgii wydaje się, że to w dużej mierze łączy się właśnie z robotyką, bo już praktycznie we wszystkich dziedzinach chirurgii jest ten robot stosowany i w chirurgii ogólnej, w torakochirurgii, w kardiochirurgii, w ginekologii, w urologii, w laryngologii, w chirurgii szczękowo-twarzowej i w innych również. Ale pozostanie chyba zawsze narzędziem wspierającym człowieka, nigdy nie będzie w stanie robot zastąpić lekarza chirurga, jak pan sądzi. No to jest właśnie taka kwestia, że musimy pamiętać, że robot jest tylko narzędziem, tak? Tak samo jak w chirurgii otwartej mamy narzędzia klasyczne, w chirurgii laparoskopowej czy torakoskopowej to też są narzędzia, którymi operujemy przy użyciu kamery, ale jednak operatorem jest człowiek. I w chirurgii robotycznej też operatorem jest człowiek. I narzędzia są trochę inne, o szerszym spektrum ruchomości, większym zakresie ruchomości, natomiast są sterowane przez człowieka i taka kwestia, że ten robot wykonuje ten zabieg za nas, to tak nie wygląda, prawda? My sterujemy kamerą, obsługujemy narzędzia, natomiast w przypadku takich długich zabiegów, które trwają kilka godzin, bo to robot daje taką możliwość, że po pierwsze operator znajduje się w konsoli, siedzi, ma możliwość, no nie męczy się tak bardzo, czyli jest jakby korzystnie dla chirurga, bo jest mniej zmęczony w trakcie takiego zabiegu, a jeżeli chirurg jest mniej zmęczony, no to też dla pacjenta płynie z tego bezpośrednia korzyść. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.